Dobrze, dzień dobry. Witam dnia kolejnego. Jak zwykle, zobaczcie. Aż łezka się w oko kręci. Jadą w nieznane. Wrota piekieł ich czekają. Za parę godzin. Także no miło było was gościć. Nam było bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Cześć, za Ewa. Wszystko. No. Jesteście wspaniali. Co, do usłyszenia. Tam wszystko zaścielone na górze jest i tak dalej. Tak, tak jak było, tak? Łączniki zapakowałeś. Żarówki wykręcone. Złote klamki zabrane. No dobrze, my zaczynamy dzień. Dzisiaj troszkę później, bo oczywiście musieliśmy poczekać. Znaczy musieliśmy, no. Wypadało poczekać, żeby was pożegnać. Także to już Gagarin na Marsa przygotowany, żeby się wystrzelił. Także jak tylko wy ruszycie, to my też ruszamy i jedziemy do miasta. Dajcie znać, jak dojedziecie, nie? Zresztą jesteśmy w kontakcie. Pod nowym niebem, pamiętajcie, pod nowym niebem kanał. Dajcie suba. Dajcie suba. A, no jeszcze tutaj orzeszek. Na orzeszek. Taśka. Dobra. Lećcie. Dobra, miło było, ale... Się skończyło, czas w drogę. Jeszcze będziemy się widzieć na pewno. Dokładnie. Albo my u ciebie, albo ty u nas. No, jakiegoś lajfika czy coś. Pewnie. Bye. Trzymajcie się, na razie. Pa. A co Sina teraz, jakaś moda taka, że się w kasku chodzi, czy jak? You gonna walk like all day with the... Helmet? Ja. No to teraz za modą to człowiek nie nadąża już. Dobra, pożegnamy. My teraz zaraz ruszamy. Mówię troszkę później. No bo trzeba oczywiście było pożegnać się i tak dalej. Tak? Tak. Okej. Okay. Dobry. Dzień dobry. Where are you going, Krzyś? A wyrzucam śmieci, tak trochę trzeba. Dobra, jedziemy, tak? Sina, are we going now? Post office? Oj, dobra, tam leży jeden, ta chora leży, także nie będę ruszał. Okej, I'm ready. Krzyś, you've got a kiss? Sam. What? Today you saw him, Sam. Yeah. Always handsome, Krzyś, check everything. Bye. Sina, no time, it's 11 o'clock already, eh? No. Zamknęła się. You see? We see it? A jeszcze myśleliśmy, że może tam się przeorganizowują albo coś. Nie. Tutaj ile? Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwanaście, trzy. Ile klim na jednym balkonie? To tam z 80 stopni musi być. Ale dobra. Idziemy na pocztę wysłać te magnesiki. Naszym widzom. Okazała jak trzeba. Sina prowadzi z numerem 9. Dobra, ale gorąco, ja cię kręcę. No dobra, wysyłamy dwie. To jest tak. Teraz jeszcze dołożyłem od siebie jeszcze widokówki, więc zaraz coś tam napiszemy. Pa. No dobrze, wysłane. Trochę to zajęło, ja się śmieję, bo za każdym razem jest inna procedura. No, inna pani, inna procedura. No, zresztą logiczne. No, ale poszło, wysłane. Także mam nadzieję, że... Ja zauważyłem, że moje klapki nie szurają, tylko klapią teraz. Tak jak obcasikami bym klapał. Przyjemne bardzo. Dobra, jedziemy. Jedziemy i zobaczymy, gdzie jedziemy. No dobrze, my zobaczcie, jaki jedzie warzywniak. Znaczy ten, jak się mówi, ogrodnik. Normalnie rozwozi kwiaty. Dobra, ja muszę kupić, faktycznie ktoś tam powiedział, że... A, poczekajcie. Ja muszę kupić te... Nie chcą rosnąć. A może wrosną, no nie wiem. W kokosach teraz kupię. Kokos trzyma jednak wodę. Te piękne, oprócz tego jednego, co tam miał pewnie robaka. To, no ale ma odrosty, więc go trzymam na razie. Co się powiedzieć? Jesteśmy u Win znowu, Win nie ma.
co jest tą Winnie? Jest pracownica chociaż dzisiaj, to już, już jakiś progres, ale, ale Winnie nie ma. To mi się bardzo podoba, chcę. Sina, I think we pay Winnie with the water for this. Nie? Sobie wymyśliłem, że przywiozę jej tuk-tuka wody, niech to da. Ja wiem, że to kopia, ja wiem, że to ten, ale to jest na takim naputnie. To nie jest takie byle dziadostwo, nie? A mnie by się akurat dobrze wkomponowało w ten. Jakiś sentyment czuję do Siem Reap, więc... No dobra, śmichu chichów. Wysłaliśmy pocztówki. Tak, i poczta niedaleko, więc wpadliśmy na chwilę, no ale znowu na pusto. Jedziemy, jedziemy na market jeszcze, jak już jesteśmy w tym centrum, bo to jedzie się tu długo, wraca się jeszcze dłużej. Więc on, Sina tam śpiewa się. A jeszcze nic nie jadła, to jak poje, to dopiero zacznie śpiewać. Także jak już tu jesteśmy, to tam na markecik. Orusy market. I tyle. I jedziemy do domu. Goście wyjechali. I te pryki mi tutaj. Nie, tam. Centrum to nie dla mnie. No dobra, nie przeszkadzam. Do usłyszenia za chwilę. Ponowne ujęcia. To wszystko znacie. Dobra, idziemy na ten market. No dobrze, my przyjechaliśmy na Rusy Market. No ale jak już jesteśmy, a ja jeszcze nie byłem w środku, także zaraz wejdziemy. Ale jak już jesteśmy tutaj, co to jest? Nie wiem. No to jest ta zupka dobra, którą już tam z raz czy dwa, czy z raz pokazałem. Czekajcie, jak ja mam tam dojść teraz? Tutaj. Także bakniemy sobie tą zupkę. I już, gdzie jest Sina? O, Sina tutaj. Dobra. To naprawdę dobre, czyściutko, zobaczcie wszędzie. Jeszcze raz powtarzam, warto przyjść. O, widzę też ekspatów. Amiszów chyba tak naprawdę. Także zjemy sobie, patrząc na market. Jakieś jeszcze krzesełko moje takie, nie tego. Rumienie chyba, bo... Czekajcie, bo coś mi tu nie gra za wysokie. Mi nie wpłynie do przełyku. No. Zupka. A tak to będzie ok. Dobra, Sina coś tam wybiera. Pokażę, jak się wybierze. Dzień dobry. Dzień dobry. No, the dumpling, this one, yeah. Inside the seafood. I cannot. So don't take it. I want, but I don't have the seafood. To tak samo jak ja też bym chciał, nie wiem, najeść siarki, ale nie można, bo będzie źle się czuł człowiek. Tam jeszcze pokażę. To przy tym Rusy Market fajnie nawet. Czekajcie, to ja teraz muszę wybrać. Przepraszam, muszę przerwać. Bo wie, Sina uśmiechnie się, a Sina mówi, że głodna. Hungry? Yeah. O, woda, a dla mnie nie? Not for me? Dobra, okej. Okay. Zaraz przyniosę, już nie będę tam ganiał wszystkich. To pan coś jeszcze robi, muszę mu zajrzeć przez ramię. Kurciak, a to są jakieś plasterki, czegoś. Pewnie wszystkiego. No. O, rękoma, nie ma co się tam. Nikt się nie patyczkuje. Nikt się nie patyczkuje, bo i po co? Babcia rękoma dawała i nikt problemu z tym nie miał. A teraz wszyscy bułkę przez bibułkę. Tylko choroby się mnożą. Sina już dostała, tam oczywiście pakuje sobie. Nie wiem, ona dwa takie chili sobie włożyła. Ale ja dostałem nie za bardzo to, co chciałem. Dlatego poprosiłem o znowu kartę dań. Bo chyba się pomylili. No. Zobaczymy. Dobra, Sina mi zabiera krew. Ja czasami też lubię, ale... A, i bo nie zmyliły też kluski, bo... Ale się okazało już właśnie przed chwilą, że nie mają tych klusek... jak się mówi, mącznych, jajecznych, tylko ryżowe zostały. No, za późno przyjechaliśmy.
Dobra, dodaję sobie przypraw, jedziemy. No i oczywiście odrobinę chili. Tutaj sobie jeszcze kiełki, bo bardzo zdrowe. I jemy. Sina już zamiata swoje kluski. No mówię, się okazało, dlatego to mnie zmyliło. Bo ja chciałem z jajecznymi, makaronem takim normalnym, a nie ma. Skończyło się. To? Ostre. Ale zobaczcie, zjadłem wszystkie te papryczki. Pół słoiczka zostało tylko. Sina domówiła jeszcze. No na pół już. Zupkę, bo Sina jeszcze... Ja też jeszcze zjem, bo dobre te zupy tutaj są. Już chyba nazwę pokazywałem tego miejsca. No przy Rosej Barkę. But spicy, eh? Spicy. Pojadłem, hungry? Still hungry? Nie, chyba już nie. Dobra, lecimy, ale się okazało, że już jest po pierwszej, czyli po 13. No nie będziemy do środka, do marketu. Tym razem jedziemy... No, to niespodzianka, zobaczycie. I co? No dobra, to... Jezu. Zaraz będzie montowane. A, mówię, żeby do środka, z jedną mówi, że nie. Ej, ja jaski, to put inside, you say no. Już. Jąkanko się włączyło. O, proszę, mój najlepszy olej. No to jakiś jest inny jeszcze. Nie wiem, który. Nie znam się, ale... No, montujemy te... Jest monitor. Wait, I want to make some. They need the... A, okej, okay, to weź klucz. No widzicie, jednak bez mnie się nic tu nie wydarzy. Część jakieś manetki, znaczy te... Nie manetki, to jak się mówi te... No wiadomo co. Mają tego wszystkiego. Wydechy, rury, kamień, te... Miotła bez miotły. Dobrze, niech montuje. Ha. Ale to zabierzemy, nie? We take this too. Yeah. No, wiadomo, jak się odechce z wiperami spędzać nocy, to do normalności trzeba powrócić będzie. A tu jeden przy drugim jest. Cała ulica jest takich właśnie tych, no takich skuterkowych mechaników. I tą właśnie tą gumką oblepiają, czy tam jak to się nazywa, tą folią. Cała ulica, o, tu, tam już coś młotkiem. Dobra, bo mi wrzęcą za bardzo. Nagram, jak się zrobi. Pan tam w międzyczasie jeszcze coś sobie szlifuje w klapeczkach. W Kanadzie to byś musiał się ubrać jak kosmonauta, żeby w ogóle wejść na teren budowy, a to dopiero jakiś tam młotek dostać do ręki, to już w ogóle. No, pan już przykręca. Dobra, muszę skończyć, bo mi tam wrzęczy. Dobra, mi tu Sina mówi, że taki powinien być i jest, będzie lepszy. Ja bym chciał taki, żeby dalej wychodził. On jest taki na sprężynie. No więc jak się położy torbę ciężką i tak dalej, czy namiot, czy coś, to będzie się trzymało, okej. Okay. Ale takie jest jakieś małe, no. A z drugiej strony też motorek to też nie jest jakiś, nie wiadomo co. So you like it? I like it. No dobra, to się będę wtrącał. Nie przeszkadzam. I nie do fundu. A, bo trzeba zapłacić, dobra. Dobra, wybulone przedsionki. Niby zjadłem zupkę i się ucieszyłem, ale jakoś mi szczęście odleciało. Nie, no żartuję. Dobrze mnie znacie, że... Dobra, muszę kończyć, bo pan ten... Okej. Okay. Ta paje? No paje. Czyli 25, ja mówię dwie dychy. Okej. Okay. No, czyli... Dupka jest już w gratisie. No. Wreszcie w domu. Tutaj jeszcze puchy zostały po gościach. No nic, no. Na market następnym razem ja zdejmuję buty, bo niemożliwie gorąco się robi, ale to dobrze. Już nie narzekam, nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że już wolę to niż te deszcze. Deszcze dobre były przez tydzień. Aha, no wyspaliśmy to już wiecie.
Krystyna dzisiaj kupiła znowu ten żwirek, co mi moje przedsionki pobudza bardzo. Migotania znaczy. O, jest ta chorowitka, ale już jest lepiej jest dzisiaj. Wczoraj dostała jakieś zastrzyki. What she got the injection yesterday, right? Yeah, what two more days. I jeszcze za dwa dni dostanie kolejny. Lekarz przyjechał tutaj normalnie. Yeah. The doctor come here on a motorbike, eh? Yeah. Zobaczcie, jaka, jaki serwis. No, także powiedział, że nie, że tam no, walczyła, że jest, ma gorączkę i tak dalej, i tak dalej. Tam pewnie włożył termometr, gdzie trzeba i sprawdził. Będzie dobrze, no, będzie dobrze. Spała u mnie w pokoju całą noc, żeby czasem jej do głowy nie przyszły znowu walki. Okej, okay, Sina, we need to start the... Bo już prawie druga, więc no musimy... Chętnie bym nagrywał całe życie, ale no jeszcze trzeba zrobić pewne rzeczy. Także do niedługo. A, Sina przygotowuje coś dzisiaj. You're gonna make something special today, right? No, ja już wiem, co to będzie, żebym tutaj nie mówił, że nie wiem, wiem. Ale pomogłem, zasugerowałem i pomogę dalej, bo wiadomo, ale Sina wykona. No, jak powiedziałem sekundę wcześniej, ja zapalę światło, żeby... Wiadomo, światło, oświetlenie bardzo w studiu jest ważne. Sina... No ja obiorę ziemniaki. Także już się domyślacie pewnie, co będzie. Ja się w ogóle dziwię, bo Sina mówi, ja zrobię sama. Dobra, ale i tak zawsze robi dla klientów sama, więc... No może nie zawsze, jak jest dużo klientów, no to tam sobie tutaj pocimy się w kuchni wspólnie. Ale jak jest tam jeden klient, czy dwie osoby, no to Sina działa, bo jej się to podoba i lubi. I dla mnie dobrze, no. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No. Także ja jej tu pomagam z ziemniorami, czy tam z kartoflami, jak to woli. A resztę zobaczycie potem. Dobra, przygotowane, osolone. Więcej się nie tykam. O, tu ogóreczki. No jeszcze z dzień. Już się mętna robi woda, więc jeszcze z dzień. Ja czasami lubię tak jeszcze je, o, żeby tam sobie te ziółka, te przyprawy, to wszystko polatało w lewo i w prawo. Dobra. A, no i szkoda z tym Rusej Markę, bo tam byliśmy sobie już tyle razy, a jeszcze nigdy w środku, no. A przyjeżdżaliśmy tyle razy. No ale no, goni ten czas, nie? Po 15 trzeba być. Czy będą ludzie, czy nie będą? No trzeba otworzyć. Więc, a dzisiaj no troszkę się przedłużyło, no bo przecież nie mogłem zostawić gości, że... No, mogłem ich pożegnać i pojechać nagrywać, ale no, to też nieładnie. No. Więc poczekałem, aż się pożegnamy, rozjedziemy i dlatego tak dość późno wyjechaliśmy dzisiaj z domu. No ale dobra, no. Coś za coś. Miło było, więc to się bardziej opłacało się pożegnać miło niż zasuwać po mieście w tych korkach, w tym wszystkim. A, Sina pojechała, jeszcze wymieniamy. No co jakiś czas trzeba wymienić. No nie trzeba, ale lepiej wymienić. Jakieś tam dziurki się porobiły, coś. Wiadomo, tu się kroi czasami różne rzeczy. Sina bardziej niż ja. No ale... Dobra, nieważne. Bez tutaj obgadywania. Do usłyszenia. Jest Bysior. Kupiła? Co trzeba? A, no to... No to już pokazywałem, ale mnie ta popierdółka trochę nie cieszy, no. Cieszy mnie, że stargowałem. Ale chciałem takie, żeby było dłuższe trochę. Albo chociaż bez... Nie, no dobra. To ten... Dobra, przecież to też nie jest motorek jakiś wyjazdowy, nie? I tak wyjeżdża i dobrze się sprawuje, ale... No dobra, no. Podobno można wymienić, nie? Jak tam kiedyś, to oczywiście tam coś ujmą z tego, ale można wymienić i na inny nie trzeba będzie całej kwoty dodawać. Także z
z tym takim serwisem tutaj jest, muszę przyznać, że okej, dosyć, no. O, jest moja widulka. O, właśnie ktoś podlewa kwiaty tutaj. No nie wiem, kwiaty jak kwiaty, no ale... Albo się coś odkręciło, czy jakby to bez sensu. Dobra, nieważne. Jest bidulka, no już lepiej, tak? Już lepiej. Pojutrze pan przyjedzie znowu, da zastrzyki znowu, pieniądze. Idę, jest. Minuty nie mogę pogadać. No. Sino też z Zosią samocią mówię, pomogę, nie wiem. Dlatego nie przeszkadzam, nic nie mówię. No, powiem wam, że to się sprawdza, to coś. Idealne. Jakby, no, this is good for the pizza. Very good, eh? Jakby marmurowy stół był. Tylko, że tańszy. Co też jest miłe. Tam. Tak się robi już, a nie tam. Kombinuje się. Już zacięła, już ten. Dobra, następny. To. Pyza na polskich dróżkach. O, zaraz mnie ktoś udział pyzy pytał. Dobrze, widelcem. Bread. Tak. To jest what the Poland call. Ja bym proponował, if I can say something, yes. I suggest you're supposed to open the fire for the potatoes already. Yes. Because they're gonna take much longer than... and of course, there's the oil or there's the water? The oil. The water. No, then clean the water. Yeah. No tak, wodę, bo to doleję, potem oleję. I not say nothing. Okay. Nic nie mówię przecież. Ja tu nic nie mówię, o co? Przepraszam bardzo. Sina otwiera okna. Why you open the window? To hot for me. Aha! I to jest właśnie odpowiedź, na którą czekałem. Bo ludzie sobie mówią, tutaj, że tu, że krzychu, gruby, się poci. A to proszę. Wykałaczka też się poci. To jeszcze coś mi zostało. O, kończą się zapasy, muszę przyznać. Dobra, ziemniaki już są tak, jak zasugerowałem. Sina posłuchała. W sumie nie rozumiem, dlaczego posłuchała, bo to rzadko się zdarza. Ale posłuchała. Czyli co? Now you're gonna make the churuk, right? No dobra, to czekam. Okay, so you call me when you're ready, chef. A, będzie Bysio. No nie w palce, nie w palce. Też nie za mocno, Sina. No to mać. Na przykład Niemcy wolą tak bardzo rozbity. Duży. Ja tu bym jeszcze puknął zraz. Ale bo mnie nie ma, to się nie odzywam. Dobra, sól, pieprz. Sól. Mm-hmm. Pepper from Kampot. Yeah. Mm-hmm. That's it. Yes, very easy. How you call it? Schnitzel Poland. What is the name? Schabowy. Gdzie tam schnitzel? Tak. Się on uczyła o Niemcach, a teraz mówi, że schnitzel. Schabowy. Dobra. No jak dobra, to... Ja bym jeszcze tutaj tylko... See? A, jeszcze kogiel mogiel już zapisany. No dzisiaj nie było czasu, no bo... Ten, także jeżeli ktoś tam... Wait a little bit. Nie, wszystko ma być tak jak trzeba, a nie tam okej. Okay. Ja nienawidzę takiego okej. Okay. Ma być elegancko. Dlatego Sina mnie nie lubi, bo ja zawsze się wtrącam i ten, ale ma być tak, jak ma być. Olej, where is the oil? Aha.
Widzicie? Gotować każdy potrafi, ale zaplanować, zorganizować. A dostawę jeszcze, nie wiem czy już powiedziałem, czy nie, chyba nie. To nawet byli świadkowie tutaj, Alan z Ewą. Ja zamówiłem przedwczoraj dostawę, miała być wczoraj. Nie, przepraszam, przedwczoraj miała być, no przedwczoraj, ale nie przyjechali. No dobrze, no to dzwonię. Ja tam jakiś super zaskoczony nie byłem. Dzwonię znowu do pana wczoraj, już tak pod, no to było około 17. No to mówi, dobra, to sprawdzę. No oczywiście tam o 17 to już nic nie sprawdzi. Przyjechali wczoraj. To też gdzieś około 17, 18. Także... No to... Luzik, no bym powiedział, co tu płakać nad tym, luzik, no, ale przyjechali, dowieźli. Tak czasami jest, no, już coraz rzadziej się to zdarza, już teraz też nie ma pomyłek takich jak na początku, że zamówiłem 10 rzeczy, z których 8 przyjechało innych niż zamawiałem, no ale już teraz jest coraz lepiej. Także okej, no, już poprawia się wszystko, jest okej. Da się żyć i to nawet w porządku. O, dobra, Sina rozgrzewa olej. A nie, patelnię na razie, dobra. O, prysz. I pokazuję, no bo dzisiaj będzie z buraczkami. Ja już bym je... A, Sina już włączyła. Tylko talerz ja bym odłożył, dlaczego, że może pęknąć od gorąca. This can break when it's close to the fire. Dobra. Buraczki, ziemniaczki. No, większość ludzi wybiera jednak surówkę do schabowego, muszę przyznać się, ale mam też wersję z burakami. Więc, no chyba, że buraków akurat nie ma, to wersji z burakami nie ma, ale staram się, żeby zawsze była. Ziemniaki się gotują, masło czeka. Ja już też z tym Sinie pomogę, z tłuczeniem czy miażdżeniem ziemniaków, a Sina pokaże jak dalej. Okay, see you soon. See you soon. Bye. Tomato. A? Tomato, yes. Tomato. My tomato. Important potato. Potato, yes. Yeah. No dobra. Zaczyna się swoje zadanie już. Ciepły olej. Ciepły. A zobaczcie jakie... A i tak nie rozbity. Ja mam schaby duże tam. Niech jedzą. Wolę ziemniaczka dać trochę mniej. O, brawo, Sina położyła. To te buraczki już prawie. Ja będę dosypał trochę pieprzu, bo ja robię... To już dosypię, że już nie będzie. Bo ja robię takie... No nie chciałbym powiedzieć jałowe, ale... Są ludzie, którzy nie wiem, no przychodzą z dziećmi, rodziny, wiadomo. I mówią, żeby nie było za pieprzne, albo nie za słone, albo coś. Więc... Dopiero przy przygotowaniu na żywo dosypuję rzeczy. Dziękuję. No i dobrze, schaboszczak się robi. Talerz jest tutaj. Nie wiem, czy się zmieści. Może się zmieści. So, how you say schnitzel in Polish? Schabowy. Schabowy. Pozdrawiam. No to ostatnie jeszcze. Tutaj podrygi. O, no pokaż. Piękne. Ja też chcę pokazać. Okay. Sina mówi, że to dla mnie. Co? Okay, you eat little bit too, yeah? No. Little bit. You eat, no. Yeah, I know. Bo zupka zupką, ale drugie musi być. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do następnego. Odcinka. Ok. Do widzenia jutro. Do widzenia jutro. Pozdrawiamy. Bye. Pyszny schabowy będzie. Zaraz go będę próbował. Bye. Pa, pa. Palmowy krzychu, kamera w dłoni, życie w Kambodży, w swoich filmach godni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat, bez pośpiechu w amoku.